Czy tego typu technologia, o której Pan mówi, którą mają zamiar Państwo zastosować u Państwa w zakładzie, jest już gdzieś w Polsce sprawdzona? Czy ona gdzieś już w Polsce występuje? Znaczy, wspomniał Pan Panie też... redaktorze, w takiej konfiguracji, w takim zestawieniu, w takim dobraniu technologii, w spięciu w jedną całość, na pewno nie ma. Nie ma. Może poszczególne. Gdzieś tam jeden oksydizer stoi. No też wspomniał Pan o inwestycji w Trzewie. Jest właśnie niedawno ukończona, nie tak dawno ukończona, nawet mam wycinki z Dziennika Bałtyckiego, inwestycja w naszym kochanym Trzewie, gdzie starostwo trzewskie wydało decyzję zgody na tą inwestycję. Jakaś kompostownia przy osiedlu bajkowym, gdzie też okien nie mogli otwierać, był fetor, bo to prawdopodobnie były tam dojrzewalnia osadów z oczyszczalni ścieków. Wspomniał Pan o inwestycji w Trzewie, którą dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tak. Państwa planowaną inwestycję dofinansował ten sam fundusz w kwocie około 80 milionów złotych. W Pelplinie oczyszczalnia ścieków została również dofinansowana z tej samej instytucji. W związku z tym, czy ta instytucja niejako jest gwarantem tego, że te wszystkie inwestycje, które są przez nich dofinansowywane, no muszą być proekologiczne? Sama nazwa tej instytucji powinna zaspokajać nasze pytanie. Tylko i wyłącznie są tam fundusze i są różne produkty finansowe na wsparcie tylko i wyłącznie innowacyjności proekologicznej, środowiskowej, dla bezpieczeństwa, dla, normalnie mówiąc, utylizowania wszelkich odpadów poprodukcyjnych, a mianowicie mogą to być, czy to jest zakład utylizacji starych akumulatorów, czy jakiś ogniw, tak? Czy na przykład przetwarzanie szkła, przetwarzanie papieru, makulatury, wszystko, co jest związane z likwidacją odpadów, inaczej mówiąc śmieci z rynku, żebyśmy się w tym nie utopili, ale w szczególności inwestycje, które mogą wykorzystać te odpady jako surowce w 100% i które to surowce zostaną wykorzystane i przerobione w 100% na produkty handlowe. Dofinansowanie do rozbudowy naszej oczyszczalni pelplińskiej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska tylko i wyłącznie było podyktowane tym, że to jest jakby rozbudowa bardziej proekologiczna. Czy Państwo, występując z takim wnioskiem do tego funduszu, czy musieli Państwo przedstawić jakiś dokument, jakąś dokumentację tej technologii, która ma być zastosowana, tych wszystkich instalacji, które chcą tu Państwo użyć i jakiegoś oddziaływania na środowisko ewentualnego, aby ten fundusz miał jakąś bazę, jakąś możliwość do oceny tej inwestycji? Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z tym wnioskiem musieliśmy przygotować się bardzo szczegółowo, zrobić operaty wykonalności, biznesplany, złożyć technologię, jaka technologia ma być zastosowana, jaka, gdzie tam jest innowacyjność. Druga sprawa, są tak zwane w tym programie KIS. KIS to jest Krajowa Inteligentna Specjalizacja. KIS w skrócie. Jest ich bodajże w tym programie Narodowego Funduszu 13. My mieliśmy za zadanie spełnienie choćby jednego z trzech nam podanych, a myśmy spełniali swobodnie dwa. To znaczy zasobooszczędna gospodarka wodna, wykorzystywanie odpadów ubocznych, poprodukcyjnych jako surowce do ponownego przetwarzania na produkty gotowe, finalne. No, dodatkowo zaoszczędzenie energii elektrycznej, gazu, wszystko to razem. I to spełniło te oczekiwania. Jeżeli chodzi o proekologię, zastosowane filtry i te wszystkie oksydajzery, jak najbardziej były znane specjalistom, którzy 6 do 8 miesięcy analizowali te dokumenty w Warszawie. Jeżeli można, to tutaj pokażę, na jakiej podstawie i jak musieliśmy się przygotować jako potencjalni wnioskodawcy do funduszu. To jest wniosek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki. Żeby nikt nie myślał, że rodzina Michna dostała 80 milionów gratis. My musimy to zwrócić. Owszem, są to preferencyjne jakieś pożyczki, ale są.
I to, proszę Państwa, jest wniosek. Wniosek składał się z 81 stron w postaci książki opracowany przez odpowiednie instytucje. Do tego jest cała masa załączników. Jest to studium wykonalności, tak? Aktywny model finansowy, załącznik do studium wykonalności projektu na tą budowę. Jest to sama, jeszcze raz powtarzam, ekonomia opłacalności, rentowności. My musimy wykazać się po wybudowaniu założeniami z wniosku, co ta innowacyjność da, czy da to, cośmy zakładali, te oszczędności w postaci energii, w postaci zużytej wody. To wszystko musieliśmy przygotować. Są to załączniki i tak wygląda wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Nie jedna kartka. Jeszcze były filmy specjalnie przygotowane, jak to będzie, żeby to wszystko wytłumaczyć. Na podstawie tychże prac i dokumentów zatwierdzono nasz wniosek. Po 8 miesiącach analiz, po dostarczaniu różnych innych dokumentów doszło 4 października 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie do podpisania umowy. Czy rozładunek, produkcja, wydawanie produktu gotowego ma odbywać się na wolnym powietrzu, czy wszystko będzie odbywać się wewnątrz szczelnie zamkniętej hali produkcyjnej? Z pełną odpowiedzialnością informuję, że zakład produkcyjny będzie to jedna skorupa, jeden obiekt hermetycznie zamknięty, także wszelkie auta, które będą dostarczały surowce, będą wpuszczane do hali przyjęcia surowca, to jest pomieszczenie numer 1 i tam po otworzeniu bramy samochód wjeżdża, brama się zamyka, następnie przy szczelnie zamkniętej bramie otwierają się tak zwane muldy, bufory, do których nierdzewne bufory 50-tonowe, do których rozładowywuje się surowce przytransportowane, po czym zamyka się te bufory, auto zostaje umyte, zdezynfekowane w środku hali przyjęć, następnie otwiera się wrota, auto wyjeżdża. Może następne wjechać. I to odbywa się wszystko w pomieszczeniach zamkniętych. Proces produkcyjny. Czy on też będzie szczelnie zamknięty? Tak. Od przyjęcia tego surowca, po przyjęciu do tej muldy, do tego buforu, klapy są zamknięte i dalej do silosu, gdzie mączka zostanie już transportowana jako gotowy produkt. Jest to wszystko w hermetycznie szczelnej linii technologicznej. Od przyjęcia do wydania mączki i oleju. Nie ma możliwości kontaktu z powietrzem. Wszelkie, jeszcze raz powtórzę, wszelkie na każdym stanowisku, w każdej sekcji danej linii są tak zwane air duct, kanały, rury powietrzne i tamtędy są odprowadzane opary. Podczas gotowania wydzielają się opary, produkt paruje przy 120 stopniach czy 100 stopniach i to wszystko jest prowadzone do termicznych oksydajzerów, neutralizowane i do atmosfery w postaci oparów spalonych gazów. Czy Państwo jako inwestorzy lub ktoś z Państwa znajomych prowadzi już działalność transportową na terenie gminy Pelplin? Tu wracamy troszkę do pytań, które zostały nadesłane, co prawda do burmistrza, ale one też pasują bardzo mocno, żeby zadać je Państwu. Tak, panie redaktorze, jeden z moich synów ma czynną firmę transportową i tym się zajmuje, ale ta firma nie ma nic wspólnego z naszymi trzema spółkami. Nie znam ilości, bo nie wnikam w kieszeń mego syna, ale myślę, że na pewno więcej jak 10 aut ciężarowych. Są to chłodnie nowoczesne do transportowania mięsa, surowca, które tu przyjeżdżają, te główki wieprzowe, potem mięsa, które stąd wyjeżdżają, a także kategorii trzeciej w postaci kości porozbiorowych, które zostają załadowane na jego samochody i wywożone są. Polska, zagranica się sprzedaje. Po prostu sprzedajemy. Dziennie 30 ton wyjeżdża. Jeszcze nie było zgłoszeń, żeby tu komuś przeszkadzało. Czy ciężarówki, czy transport, czy fetor od trzeciej kategorii. Ile ton surowca ma przerabiać planowany zakład? Czy samochody dostarczające ten surowiec nie będą oczekiwały na okolicznych drogach na moment rozładunku? To pytanie jest zadane od pana Andrzeja. Szanowny panie Andrzeju, szanowni mieszkańcy, panie redaktorze, projekt zagospodarowania terenu na tych około 4 hektarach pod planowaną inwestycję przewiduje
25 stanowisk parkingowych pod samochody ciężarowe. Odpowiednio zaprojektowane stanowiska mają także kratki odprowadzające tak zwane burzowe, że gdyby, nie daj Boże, cokolwiek, co nie ma prawa, to są odprowadzenia do kanalizacji. Także nie ma żadnej obawy, żeby samochody gdziekolwiek po drogach stały. To, co ma miejsce w innych zakładach w Polsce, gdzie to zauważono, ta firma wewnątrz zakładu nie ma miejsca, a na zewnątrz to jest ich droga. Oni budowali tą drogę, tyle co ja wiem, i mają prawo do tej drogi i mogą sobie stać, bo ta droga prowadzi tylko do ich zakładu. Bo pewno do tego pańskie pytanie zmierzało. Tu gwarantuję, samochód, który z trasy przyjedzie, wjeżdża na teren zakładu i praktycznie powinien być natychmiastowo rozładowany na którymś z trzech stanowisk przyjęciowych. O ile zdarzy się tak, bo tak się może zdarzyć, że nie przyjedzie auto jedno na godzinę, bo odczytywałem pytania zadawane przez mieszkańców, który z mieszkańców podał, że wyliczył, że to będzie co 10 minut jedno auto. Jest to nierealne, bo by musiało być 6 ciężarówek na godzinę, minimum 5 razy 24, to jest 120 ciężarówek. My przewidujemy nie więcej ciężarówek, jak gdzieś poziom 25-30 do nas na dobę, to jest średnio jedna na godzinę, natomiast z trzeba wywieźć łącznie około 150 ton gotowej produkcji, to jest założenia 7-8 ciężarówek. No, ile ton łącznie 10. Jeszcze? Łącznie ton ogólnie wszystkich trzech gatunków surowca przewidujemy na poziomie 490 ton na dobę, na trzy zmiany. Także na zmianę to jest poziom gdzieś 163-164 ton w 8 godzin. Czy istnieje jakiekolwiek przywiązanie pana jako inwestora do gminy Pelplin? Jako inwestora, nie tylko jako inwestora, ale jako mieszkańca tej gminy, tego miasta, jest bardzo duże przywiązanie, ponieważ moja rodzina to już jest szóste pokolenie, to znaczy się wnukowie i wnuczki. Myślę, że ludzi o nazwisku Michna prawie, nie powiem, że 100%, ale prawie, 90%, może 9%, to jest wszystko powiązana rodzina w różnym stopniu i może być tego nawet około 100 osób, a bezpośrednio naszej rodziny, ja posiadam czwórkę dzieci, trzech synów i córkę, tak samo 8 wnucząt, najstarszy 13 lat, najmłodszy 5 miesięcy. Także jest o kim myśleć, z kim pracować. Mam wsparcie w rodzinie, pracujemy. Mamy 3 spółki, syn posiada firmę transportową, to jest czwarta. Planujemy powiększenie, rozbudowę tej działalności. Zatrudniamy łącznie 250 ludzi. Także mamy wielkie nadzieje dla naszej gminy na rozwój i przywiązania ogromne. Nie może nam nikt zarzucić, że chcemy, czy planujemy, czy będziemy gdzie indziej mieszkać. Moja rodzina, moje dzieci, każdy ma swoje mieszkanie na terenie tego miasta, nie powiem, że gminy, ale miasta. I tak samo jak inni mieszkają blisko, też posiadamy. Syn mój posiada działkę, tu powiedzmy 300 metrów od zakładu. Też ma zamiar wybudować dom. Nasłuchałem się właśnie tego, że Michna gdzie indziej pójdzie, nie będzie mu pasować, będzie mu śmierdzieć, to pójdzie tam. Nie. Myśmy tu mieszkali od przedwojny. W okresie międzywojennym moi dziadkowie prowadzili zakład mięsny, posiadali 2 sklepy. W okresie powojennym do 1952 roku babci i ojcu zabrano, upaństwowiono. Ten zakład, na kanwie którego powstały GS-y w Pelplinie, zakład mięsny w GS-ach. Tak żeby kto nie wiedział, to teraz wie. Ojciec mój zajmował się też hodowlą zwierząt futerkowych, jak i więcej ludzi w Pelplinie. No i na tą chwilę, tak jak mówię, posiadamy te 3 zakłady i mamy zamiar się rozwijać dalej. Słuchając pana, który opowiada teraz o ilości dzieci, o ilości wnuków, o tak naprawdę całej rodzinie, która, jak sam pan mówi, zamieszkuje teren gminy, czy miasta, jeżeli jakiekolwiek skutki mogłyby być związane z uciążliwym zapachem wydobywającym się z planowanego przez państwa zakładu, miałyby faktycznie zaistnieć, no czy wtedy te skutki, ten nieprzyjemny zapach również dotykałby państwa? Jak najbardziej. Przecież nie będziemy mieli w domach i na posesjach skruberów i oksydajzerów na posesjach prywatnych, żeby tego nie czuć. To samo
nas by dotknęło, tak? Nie jesteśmy inni. Jesteśmy tacy sami jak każdy inny tu w mieście. I dlatego, panie redaktorze, mamy prawo rozumieć obawy mieszkańców. My się w to samo wczuwamy, ale jesteśmy spokojni. Całą naszą najbliższą rodziną jesteśmy spokojni, bo te technologie my na co dzień żeśmy przerabiali i kilkukrotnie odwiedzali zakład we Włoszech. Nie tylko raz i to z daleka, namacalnie, dotykając poszczególnych technologii, dobierając, jeżdżąc po świecie. Osobiście w mojej osobie zwiedziłem pół świata, oglądając technologie. I w Brazylii, i w Hiszpanii, i w Danii, i w Holandii, w różnych miejscach i w Turcji, żeby tylko dobrać najlepsze. Czyli nie był to wybór przypadkowy? Nie był. To, co widziałem we Włoszech, nie będę po nazwie wymieniał tych producenta technologii, dobrałem już, miałem prawie podpisaną umowę na tą samą technologię. W międzyczasie znalazłem i moi doradcy mnie doradzili i nawet doradca z tego zakładu z Włoch, mój przyjaciel, który powiedział, masz rację, to jest lepsze. I ja mam innego producenta, ale zasady te same, tylko lepsze wykonanie. Dobrałem naprawdę najwyższą półkę. Jestem o to spokojny. Czy planują Państwo jakiekolwiek inne inwestycje na terenie gminy Pelplin? Naturalnie, że tak. Planujemy inne inwestycje. W chwili obecnej są projekty robione w biurach projektów dla spółki Michnamit pod nowy projektowany zakład rozbioru elementów wieprzowych, między innymi głów wieprzowych, ale także i innych. Także chcemy tą ilość podwoić. To znaczy są znaczności. Mogę powiedzieć, że dzisiaj jest to około 65 ton dziennie, a chcemy wybudować zakład do 150 ton dziennie rozbiorów elementów wieprzowych. Drugi zakład miał być, wspominałem, miała być to produkcja konserw. W pełni zautomatyzowanym zakładzie, na bazie między innymi naszych surowców. Powiedzmy, że w związku z tymi wszystkimi przesunięciami, bo tak jak wspominałem, chciałem 2 km od Pelplina ten zakład, który dziś procedujemy, wybudować, a tu na tych dwóch działkach przy obwodnicy miał powstać jeden i drugi nowy zakład. Natomiast tu na tym starym, gdzie teraz jesteśmy, po przeniesieniu się miało być wszystko zrównane z ziemią i plany były wybudowanie magazynu logistycznego, chłodni. Dużej chłodni, wysokiego składowania, żeby nie jeździć, bo na dzień dzisiejszy firma nasza Michnamit wynajmuje pomieszczenia magazynowe w Gdyni, w dużych chłodniach i tam praktycznie codziennie auta jeżdżą. Przez te wszystkie perturbacje, takie przenaszanie się w lewo, w prawo, w międzyczasie Michna Food, jedna z naszych spółek, miała okazję i przejęła zakład produkcji konserw używany w miejscowości Nidzica. To jest też miasto, to jest starostwo między Ostródą a Mławą przy autostradzie S7. Mamy 200 km, fakt faktem, ale mamy super połączenie, bo wyjeżdżając u nas na jedynkę, lecimy do Gdańska, wjeżdżamy na S7 i praktycznie mamy tą samą odległość tam 2,5 km od zjazdu. W chwili obecnej są daleko zaawansowane prace związane z remontem, z adaptacją pod znowu nowoczesne technologie, będą to 4 linie. Mamy zamiar z końcem tego roku zacząć uruchamiać, testować, a w pierwszym kwartale przyszłego roku uruchomić produkcję. No tak się stało, byłoby dobrze, by ten zakład był w Pelplinie. Ale te wszystkie przesunięcia, te przeszkody, po prostu jeden z naszych planów odsunęło i podatki będą w innej gminie. I to są znaczne pieniądze, też planowane. Nie ukrywam, że z otwartymi ramionami nas tam przyjęto. Swój obywatel, swój mieszkaniec, swój człowiek ma zamiar robić, inwestować dla dobra też i mieszkańców, bo pośrednio mieszkańców. Bo przecież te wszystkie środki, to chyba miasto przeznacza na coś. Przecież tego nie rozdaje, przeznacza na budowy dróg, chodników, poprawę infrastruktury. Tak jak wspominałem, najbliższe nam tutaj zakładowi sąsiedztwo, osiedle domków jednorodzinnych. Przecież to jest ponad 30 lat, to powstawało za czasów komuny. Do dziś tam nie ma prawdziwych dróg, do dziś nie ma chodników. Z czego to wybudować? Dodatkowo przy tych wszystkich pytaniach zadeklarować, że jeżeli wszystko zrobimy, a wierzę gorąco i bardzo, że doprowadzę do końca to przedsięwzięcie. Jeżeli tylko zdrowie pozwoli, bo środki na to będą, pomożemy też przy renowacji tych dróg i chodników. Możemy traktować tutaj teraz Pana oświadczenie jakby dla tych mieszkańców, że jeżeli ta inwestycja dojdzie do skutku, to będzie Pan chciał w jakimś stopniu współuczestniczyć w finansowaniu
budowy czy remontu dróg i chodników tam, gdzie tych chodników ani dróg nie ma. Ja rozumiem, że musi też być inicjatywa ze strony czy to gminy, czy właściciela drogi, ale jeżeli będzie i zwrócą się do pana... Panie redaktorze, z pełną odpowiedzialnością mówię tak, że tak będzie. Będziemy na pewno uczestniczyć i partycypować w tych nakładach. A jeżeli chodzi o na przykład lokalne organizacje sportowe, czy wydarzenia kulturalne, charytatywne, czy też państwo biorą czynny udział w takich akcjach? Nie bardzo ja się tym zajmuję. Są synowie, których to bardziej interesuje, ale jako spółki, tyle mi wiadomo, bo też decyzje były moje, współfinansujemy i to praktycznie co roku jest umowa odnawiana dla, bodajże nazywa się Jedynka Pelplin Koszykówka. No i tam na bazie umowy miesięcznie, regularnie kwota jest przelewana na to konto. Staramy się też straż pożarną, to już od lat, od X lat wspieramy, ale też kulturalne staraliśmy się wesprzeć i jako trzy nasze podmioty wsparliśmy Dni Pelplina. Nie ukrywamy, że te wsparcia mogą być znacznie, znacznie większe, ale to zależy wszystko od przychodu firmy. Ta inwestycja taką ma być. Nie tylko proekologiczną, ale też i dochodową. Przecież nikt, panie redaktorze, nie inwestuje swoich środków i jeszcze kredytów po to, żeby robić coś dla idei. To musi dawać satysfakcję. Owszem, w pierwszym miejscu litero prawa dla mieszkańców proekologiczne, w drugim miejscu musi być dla mnie, dla inwestora dochodowe. Wtedy będzie obustronne zadowolenie. A trzecie, miasto będzie miało kapitały. Czy linie produkcyjne, które będą używane w planowanym zakładzie, będą nowe, czy będą one importowane, używane? Takie opinie można też przeczytać, czy można było przeczytać w internecie, że będzie to stary sprzęt ściągnięty tutaj do Pelplina z likwidowanego takiego samego zakładu w Belgii. Nie wiem skąd, może sam kiedyś się pochwaliłem, ale jak już to na pewno z 6 lat temu, w 2014 roku bodajże, w 2014, w związku z tym, że mam bardzo duże kontakty na terytorium Belgii i tam od 10 lat współpracuję, miałem okazję trafić na taką technologię. Mówię wyraźnie, że to była technologia używana, zakład, który miał być zlikwidowany. Nie miałem wtedy zielonego pojęcia. Wiedziałem, że jest to interes. Chcąc poznać, wgłębiałem się coraz dalej. No i przyszedł taki czas, że absolutnie nie wchodzi w grę. Warunki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska są wyraźnie zapisane. Nowa i tylko nowa, najbardziej innowacyjna, o wysokim BAT technologia. Żadna inna, żaden złom. I nie wchodzi w grę sprowadzanie do tej inwestycji. Nie wchodzi. Ale takie wzmianki miały miejsce z 5-6 lat temu. Mogło gdzieś w jakimś towarzystwie paść, no i ktoś to dalej, powiedzmy, posunął. Absolutnie proszę, drodzy mieszkańcy, być zupełnie spokojnym. Te technologie, które są teraz, są z najwyższej stali nierdzewnej, stosowanej tylko i wyłącznie w zakładach typu mleczarnie. To jest wszystko jak na chirurgii. Tam nie ma nic malowanego. Wszystko najwyższa stal nierdzewna. Panie Januszu, kończąc, czy w przypadku wybudowania zakładu, który państwo planują wybudować, zorganizowaliby państwo na przykład dni otwarte, aby zaprosić mieszkańców, którzy czy mieli wątpliwości, czy być może będą mieli cały czas w trakcie tej budowy wątpliwości, radnych, władze gminy, aby mogli przyjść, obejrzeć ten zakład podczas jego funkcjonowania, o ile to będzie możliwe ze względów na różnego rodzaju przepisy, no, których zakład produkcyjny by musiał przestrzegać. Na pewno zrobimy, doprowadzimy tego, jeżeli nic nie będzie na przeszkodzie, jeżeli będzie weterynaria nadzorująca, tak, placówka nadzorująca od strony bezpieczeństwa, zdrowia zgodna, na pewno to zrobimy. Będziemy próbowali zrobić takie dni otwarte jeszcze przed prawdziwym, ostatecznym otrzymaniem zintegrowanego pozwolenia
na funkcjonowanie. Może w trakcie najlepiej, tak sobie myślałem, w czasie produkcji próbnej. To będzie najlepszy okres. Jakby pan mógł jeszcze tak pokrótce powiedzieć o zintegrowanym pozwoleniu. Czego ono dotyczy i z jakiego ono jest zakresu? Odbiór zintegrowany, tu chodzi o sprawdzenie przez kilka instytucji i pożarowych, i budowlanych, i środowiskowych wszystkich założeń przedłożonym do zatwierdzenia planie budowlanym, gdzie były użyte różne zakresy, technologie, poziomy, chociażby bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Wszystkie linie mają wbudowane już fabrycznie systemy ATEX. To jest automatyczne jakby, tak jak w hotelach mamy zastosowane, tak? W razie pożaru wszystko automatycznie zagasza systemy. Jeszcze raz powiem, że jak najbardziej chcielibyśmy pokazać, udowodnić dzisiaj niedowierzającym mieszkańcom na dzień dzisiejszy, potem, żeby pokazać z natury naprawdę, co też myślałem parę lat wstecz i czy to faktycznie zostało wykonane. To by dużo nam pomogło na przyszłość. Następne nasze inwestycje, rodzina, dzieci chciałyby dalej inwestować, to może podnieść wiarygodność, bo to jest bardzo poważne przedsięwzięcie i na pewno nie będziemy się skrywać ani zamykać. Konkurencje tak w branży to nikt nie chce pokazywać, ale zwykłym naszym mieszkańcom dlaczegożby nie. Zrobimy jakieś, powiedzmy, czy piknik na terenie, na placu z otwartymi drzwiami, pokażemy halę i to wszystko, placu będzie dość. Parkingów jest na 25 ciężarówek, to znajdzie się miejsce, żeby najbliższych mieszkańców przyjąć, powiedzmy, tutaj sąsiadów, tak? I wszystkim pokazać to, co się należy pokazać. Co jest planowane na terenie zakładu? Jak ten zakład będzie wyglądał? Czy mają może Państwo jakąś wizualizację, którą mogliby Państwo na przykład udostępnić nam, żebyśmy mogli też pokazać? Panie redaktorze, jak najbardziej. Jest przecież zakończony projekt zagospodarowania terenu PZT, na którym mamy dokładnie, między innymi jest pokazane wjazd, wyjazd, budynek biurowy, reprezentacyjne firmy, są parkingi, jest ozdoba, jest zainstalowana fontanna ozdobna przed wejściem, oświetlenia, jest zakład cały zamknięty, są parkingi, są trawniki, oczyszczalnia, myjnia ciężarowych samochodów, są krzewy i od strony obwodnicy jest nasyp, wał ochronny na wysokość 2-3 metrów, w zależności od ilości ziemi, która jest na naszym terenie, jest częścią nieukształtowaną, jest to górka, którą trzeba zebrać. Na tym wale mamy zamiar postawić 2-3-metrowy ekran akustyczny. Elegancki, ozdobny. W środku parkingi, ukierunkowane trasy. Na wszystko jest miejsce. Także do wglądu w najbliższym czasie, mam nadzieję, u pana redaktora Kociewia Online to zobaczyć. My postaramy się gdzieś w przeciągu 2 tygodni przygotować już takie ostateczne wizualizacje zewnętrzne z kilku rzutów, żeby ludzie mogli zobaczyć. Dziękuję panie Januszu za to jeszcze raz, że przyjął pan to zaproszenie do tej rozmowy. Jak wspominałem, naprawdę bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców tą inwestycją. Mam nadzieję, że w jakiś sposób udało się panu przekonać tych wszystkich mieszkańców, których też tutaj cytowaliśmy kilkukrotnie, czy też tych, którzy zadawali pytania do burmistrza, a też dotyczyły właśnie tej inwestycji. Także ja ze swojej strony jeszcze raz po prostu dziękuję. Mam nadzieję, że mieszkańcy też będą zadowoleni z tego, co mogą usłyszeć. Panie redaktorze, tak samo chciałbym na zakończenie podziękować panu przede wszystkim i Kociewie Online, że mogę wypowiedzieć się z pełną odpowiedzialnością, zaznaczam, że to była szczera odpowiedź. Wszystko, co powiedziałem, polega na prawdzie, że mogłem w jakiś sposób dotrzeć do mieszkańców. Tak jak zaznaczam, mam nadzieję, że będę miał spotkania ze stronami, to znaczy ze stowarzyszeniami, które zgłosiły swoje uczestnictwo w procedurze. Tam będę chciał jeszcze bardziej dokładnie, namacalnie wszystko wytłumaczyć. Na zakończenie pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za uwagę. Mieszkaniec Pelplina. Dziękuję. Wspieraj portal Kociewie Online przez patronite.pl.